Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jeżeli by nie było Ameryki, czy zaangażowania Ameryki w czasie II wojny światowej, no to Europa Zachodnia, tak samo jak Europa Wschodnia, by mówiła po niemiecku, tak? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie tyle Ameryka, co Japonia. Japonia, Yamamoto, cesarz, wszyscy generałowie zaatakowali Pearl Harbor. No, po co im było atakowanie tego Pearl Harbor? No, tylko żeby zbudzić lwa, tak? To daleko, daleko do tych głównych stanów. Zaatakowanie Pearl Harbor, całej tej bazy marynarki wojennej, no to tylko zrobiło jeden wielki bałagan dla nich. Zakończyło się to dwoma bombami atomowymi. Dla ignorantów i kretynów to trzeba zawsze podkreślić, że pierwsza była Hiroshima, no i dopiero Nagasaki było po pięciu dniach. Także mieli szansę się poddać, a się nie poddali. Także jeżeli Ameryka by rzuciła jedną bombę, no to można by było ich winić. Ale musiała rzucić dwie bomby, czyli to znaczy, że ochroniła kilkaset tysięcy żołnierzy amerykańskich, parę milionów żołnierzy japońskich. Ruscy się nie pojawili, bo Ruscy powiedzieli, że 3 miesiące po zdobyciu Berlina pójdą na front wschodni, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, właśnie wszystko się zgadza, tak? 3 miesiące, no i wtedy w sierpniu była te bomby. No ale wracając do tego, do Niemców i Rosji. Niemcy zaatakowali 1 września, Rusy Polskę 17 września, Francja się poddała, kraje Beneluxu, no panowali Jugosławię, Włochy były faszystowskie, hitlerowskie, no może mussolinowskie można powiedzieć, no stalinowska Rosja, no i to wszystko było rozdzielone, no ale w 1941 roku napad był na Pearl Harbor. Niemcy poszli do Rosji 22 czerwca 1941 roku. No i Amerykanie zaczęli pomagać. Amerykanie dawali ten tak zwany lend and lease, czyli pożyć i wynajmi. Także tam od groma szło sprzętu. Szły Chevrolety, czołgi, samoloty. Wszystko, co Ameryka produkowała, no to szło przez Władywostok, przez Murmańsk. Tam jeden to tam od północy, drugi od dalekiego wschodu. To wszystko szło. To były miliony, miliardy. Te ciężkie pieniądze szły. Dlaczego klucz 13 jest najbardziej popularny w samochodach? No jest to półcala, bo półcala to jest właśnie troszeczkę mniej niż 13 mm, no ale to właśnie to były kopie. Te wszystkie, a nawet amerykańska Warszawa, no to jest ruska jakaś tam pabieda, a ruska pabieda, no to był jakiś tam amerykański Chevrolet czy coś. No i Amerykanie pomogli Anglikom, pomogli Ruskim, Chinom pomagali, no na całe nieszczęście zaczęli pomagać komuniście Mao, no bo przedwojenny Chiang Kai-shek, no to troszeczkę był osłabiony i Amerykanie, żeby zniszczyć Japończyków, no to zdecydowali się współdziałać z kimkolwiek. No w Europie też to było Polacy zostali troszeczkę wykolegowani, no ale rozmawiając już po wojnie, cała ta zdewastowana Europa, no szokowała Amerykanów, no i Amerykanie doszli do wniosku, że to nie ma robić tego samego, co przed II wojną światową, kiedy się odseparowali, nie chcieli ingerować i dopiero napad japoński spowodował, że Ameryka weszła do tej wojny. No, część mówi, że Amerykanie
ludzie mówią, że część Ameryki czekała na właśnie na ten atak i dlatego pozwoliła się tak zniszczyć, bo to był dobry powód, żeby później zacząć budować cały ten przemysł wojskowy. No ale po II wojnie światowej Ameryka trzymała swoich żołnierzy i w Europie, i w Pacyfiku. W Europie zrobiła plan Marszala. No Stalin nie pozwolił, powiedzmy, planu Marszala wprowadzić do Polski. No i to spowodowało to, że odbudowa była gorsza. Niemcy się odbudowały, Europa Zachodnia się odbudowała dzięki planu Marszala. W Japonii też tam pomagali. Ciekawe jest, że w Ameryce dużo nawet do tej pory jest rzeczy sprzedawanych Made in Occupied China, czyli zrobione w okupowanej Japonii. Ale takie kamery jak Nikon czy Canon, no to właśnie to jest mniej więcej, między innymi produkt tego, że Ameryka po prostu zaczęła pomagać, zakładać produkcję w Japonii i kupowała te tańsze rzeczy z Japonii do Ameryki. Tak powstał Nikon i Canon. Ameryka zrobiła ten NATO, czyli Akt Północnoatlantycki. Ameryka wspólnie zrobiła Stany, Narody Zjednoczone, zorganizowali Międzynarodowy Fundusz Monetarny, zaczęła się organizacja tych ceł i wymiany. Także to wszystko był duży postęp. To był duży postęp. No poprawiło się Europie Zachodniej, która była, powiedzmy, bardziej skłonna do współpracy. No Europa Wschodnia była pod komunistami, socjalistami, tak? Także Stalin nie pozwolił nie tylko planu Marszala, ale to cały blok wschodni, to później miał stany wojenne i tak dalej, no ale to było co innego. Chodzi o NATO. No i teraz zaczyna cały ten system się powoli zmieniać. Rosja i Chiny chcą zmienić cały ten powojenny system, który ten zaaranżowany był w ten sposób, a nie w inny. Radykalni islamiści chcą przewrócić kartkę kalendarza z powrotem do pustyni i puszczy, do Stasia i Nel i Kalego, niewolników i tak dalej, i tak dalej. Każdy chce coś zrobić, ale największy problem w całej tej sytuacji amerykańsko-europejskiej, no to jest w polityce amerykańskiej. Obydwie strony, no w Ameryce są w zasadzie tylko dwie partie. Niektórzy mówią słusznie, niesłusznie, ale dwie partie to starczy, bo jedna partia to jest społeczna, socjalistyczna, a druga partia jest w zasadzie konserwatywna, indywidualne. Także dla konserwatystów najważniejszy jest pojedynczy człowiek, a dla socjalistów jest społeczeństwo. No i tutaj zaczyna się właśnie ta różnica. No ale obydwie strony, konserwatywni republikanie i socjalistyczni demokraci, mówią, że trzeba się wycofać z tych organizacji i że Ameryka powinna być mniej zaangażowana w tym wszystkim. W zeszłym tygodniu to były takie propozycje, żeby administracja Trumpa mówi, żeby wyciągnąć 9,5 tysiąca żołnierzy z Niemiec. No to jest pośrednio też, część ludzi mówi, że to jest odpowiedź, że Merkel nie była skłonna przyjechać na pewne takie zebranie. No i Trump mówi, że jeżeli Niemcy zamiast płacić 2% tego swojego dochodu narodowego na wojsko, no to oni no mają takie zobowiązania, ale Niemcy przy kanclerzu Angeli Merkel, to oni zdecydowali, że oni mają na dwie strony. Nie inwestują cały te NATO, płacąc 2%, tylko tam 1-3 chyba. No i przy okazji używają Ameryki i innych krajów, żeby ich chroniła. No i teraz te plany wycofania, no to może być troszeczkę
niebezpieczny, tak? No bo wszyscy ci alianci, tak jak i wrodzy, obserwują całą tą sytuację. Cała ta siła amerykańska w tym koordynacji działań, no to jest to, że Ameryka, jeżeli Ameryka gdzieś idzie tam do Kuwejtu, żeby obronić przed Husseinem, czy tam w Afganistanie, czy w Syrii, no to większość tych małych krajów z Europy, włączając Niemcy, angażuje się, podłącza się do tego wszystkiego. Jeżeli Ameryka sobie odpuści, no to tej współpracy w Afganistanie, Libii czy Syrii, no to ci partnerzy europejscy, no to już nie za bardzo będą chcieli działać samemu. No są za mali, można powiedzieć. No i to jest początek. To jest początek z tego wycofywania się, no bo też zaczynają mówić, że Ameryka też się zacznie wycofywać z innych części świata. No bo to, że tam są, no to jest przedstawiane bardzo często przez te kraje, w których jest Ameryka, no jako okupacja. No i po tej II wojnie światowej cały ten początek no doprowadziło do jakiejś stabilności i można powiedzieć rozwoju wielu krajów. Wszyscy alianci i partnerzy jednak muszą zacząć płacić więcej do systemu. Kraje NATO, między innymi Polska, płaci te 2%. Japonia i Korea płaci nawet trochę więcej niż 2%, no bo oni się obawiają w sumie Chin. To jest też ironia losu, bo Japonia jednak napadła na Manchurię, napadła na Japonię. W mojej opinii, no to wojna, druga wojna światowa, no to zaczęła się powiedzmy w 1933 roku, kiedy oni weszli do Manchurii. Tam ten najazd na Nanjing, czyli ten południowy kapitał, to chyba był w 1936, no to wymordowali tam 100 czy 200 tysięcy tych Chińczyków Chiang Kai-sheka. Także to chyba wtedy była ta wojna, druga wojna światowa. Najazd na Austrię, no to była współpraca. Zajęcie Czechosłowacji, no to też jakaś była współpraca. Także oficjalny 1 września i Polska, no tak się mówi, ale to jednak Japończycy rozrabiali w 1933 roku. No zajęło tam później 6 lat do września. No, trudno powiedzieć, kto może zastąpić tą, jak Ameryka, te dowództwo by się wycofało. I to, że to wszystko rozszczepi tą jakąś współpracę, no i rozbestwi, tak jak za Obamy on po prostu puścił, blokował te nawet wojsko w Europie, blokował dużo rzeczy na Bliskim Wschodzie. Te 25 tysięcy żołnierzy w Europie, w Niemczech, no to jest takie symboliczne, można powiedzieć, symboliczna grupa, no bo jeżeli Ruscy by zaatakowali, czy ktokolwiek by zaatakował, no to znaczy, że zaatakował Amerykę. No i Ameryka wtedy by reagowała. Czy Putin zaatakuje Niemcy? No musiałby zaatakować Polskę wcześniej. No ale jest taka obawa, że powiedzmy będzie czwarty rozbiór Polski, tak? Jeżeli Ameryka nie będzie stała gdzieś tam na straży, no to Niemcom i Ruskim pasowałoby. Kiedyś rozdzielili na linii tam, no po II wojnie światowej, no to został ten na linii Bugu i tam Narwi, a teraz sobie zostało. Na przypuszczalnie Warszawa by była niemiecka, a Praga i prawobrzeżna Warszawa byłaby ruska. No. Ruscy nie zaatakują Niemiec, no bo wolą sprzedawać im tam ropę po dobrej cenie, no i kupować jakieś produkty niemieckie. Także wycofanie się
Ameryki z Europy, no nie za bardzo dobrze pokazuje przyszłość. To, co Ameryka zrobiła, pomogła Europie, no to jest jakiś taki podarunek dla Europy, no i to trzeba w zasadzie docenić i to Europejczycy powinni tego pilnować. I dla Ameryki samej w sobie to przyszły ciężkie czasy, no bo niestety przez ostatnie 60-70 lat, no to z konserwatywnej Ameryki, z Stanów Zjednoczonych, czyli Bóg, honor i ojczyzna, no to zmieniło się, marsz przez instytucje spowodował to, że młodzież dzisiejsza od 15 do 39 roku życia, no to została wychowana w ten sposób, że naprawdę myśli, że socjalizm to jest najwspanialsza rzecz. I Ameryka, Stany Zjednoczone mają duży problem z tym. Korona chińska grypa spowodowała zamknięcie w sumie kretyńskie, zamknięcie przez idiotów, nie szukanie tych chorych, zamknięcie 300 milionów ludzi spowodowała duże reakcje. Do tego doszło to, że jeden policjant przycisnął zawodowego bandziora, który szedł, no i teraz cała maszyna propagandowa komunistów zaczęła działać. Czy wyjście wojskowe Ameryki z Europy, czy to jest abdykacja, czy to jest poddanie, czy to jest już usunięcie się z roli policjanta? Piszcie, co uważacie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Polecaj Głos Ameryki, gdzie można.